Dobra. Co to się stało? O ja. Czemu jestem rozbity? Jakby. Czemu ja nic nie pamiętam? Co tu się stało? Jezu, trzeba splądrować ten statek. Ciekawe, czy w ogóle ktoś przeżył. Kapitan. Dobra, tu jest jakaś skrzynka. Ja nie mogę, jakie to są ruiny. Czy ten statek był tak nowoczesny, a teraz jest takim shitem. Masakra, dobra. Tu są jakieś beczki, to są chyba beczki szafki naszych tych... naszych podróżników. O ja, tu jest jeszcze mokry papier i mapa. Dobra, chociaż mam mapę, może coś wykombinuję, żeby wrócić do domu. Bo ja, ale w ogóle tutaj jest zimna ta woda. Niby słońce świeci, ale wiosna jest i w ogóle wszystko. Dobra, zobaczmy ten list. Nasz statek tonie, sygnał SOS został wysłany, zaraz się rozbijemy, Grud. Ale przecież Grud... aha, Grud nie żyje. W ogóle... czemu kapitan Grud... nie wiem, myślałem, że on... cieknie. Dobra. Kurde, nie wiem, co teraz teoretycznie zrobić. No nie wiem, jedynie co mogę zrobić, to się rozejrzeć, zaraz sprawdzić te beczki. Co tam jest? Sprawdźmy. Dobra, w sumie widzę tam jakieś domy, ale... na pewno zaraz to sprawdzę. Dobra, wejdźmy sobie na jedną taką beczkę. Nie, dobra, może nie tak. Dobra, nie wiem, kurde, nie wiem jak to sprawdzić. Dobra, stanę i po prostu to sprawdzę. Kurde, a to jest chyba moje, to chyba było moje, bo ja tu miałem jakieś zapasy żywności i małą zbrojkę, więc ja sobie to tutaj ustawię. Dobra, to sobie dajmy tutaj i mapę dam tutaj. Dobra, sprawdźmy co jest w drugim. To są w ogóle tego. Williama chyba wszystkie rzeczy, co jest grane? Nike. Dobra, w sumie sobie to wezmę, jak będzie mi ten... zwykła kurtka z lumpa. Okej, okay, dobra, zobaczmy. W sumie dam tutaj sobie amunicję do łuku. Dobra, zobaczmy, co on tu miał napisane. A dobra, to jest ta książka. Pamiętnik Williama, on miał pamiętnik. Jest pierwszy dzień wyprawy, rok 4287. No tak. W ogóle, jaki my teraz mamy rok? Dobra, nie wiem. Będzie trzeba coś jakoś wykombinować. Znaleźliśmy pierwszy skarb i za niedługo ruszymy z powrotem do domu. Czyli to był chyba, no pamiętam chyba ten dzień. 4289, nie wiem co ja mam z tym 1000. I teraz jeszcze toniemy, zakładam, że to mój ostatni wpis. Jak to czytasz, to uważaj na siebie. 4290, czyli mamy teraz rok 4290. Dobra, te wszystkie rzeczy będę sobie kolekcjonował. I w plecaku przede wszystkim będę nosił te wszystkie moje ważne rzeczy. Dobra, no to skoro jestem wyposażony, chyba i nic innego tu nie ma, jeszcze mogę sprawdzić tą beczkę w sumie. Może jeszcze coś tam będzie. Aha, tu są w ogóle ryby w tym, dobra. Dobra, wyjdę na ląd. O, ale cieplutkie to jest. Nie wiem, jak w lecie, ale jest wiosna. Taka cieplutka plaża i wszystko. Dobra. Jezu, co to mi? Jakby wszystko zniszczone. No, ale tak, totalnie to są ładne okolice według mnie, no kurde, takie ładne rzeki, wszystko i tu nagle coś takiego widzę, no to przecież kurde, no co to jest? Kurde, o węgiel, kurde, w Śląsku jesteśmy, dobra, co my tu mamy? Jakieś jakby ścieżki, no ale tu nie wiem, jakby nalot bombowy, naprawdę, przecież to wygląda jak totalny ściek, co tu się dzieje? Tu jakiś, okej. W ogóle dziwne, że oni tu jeszcze żyją. Nie no, jakby oni tu mieli żyć, przecież to... o, tam coś jest. O, kurde, jakby jakaś prowizorka na tym, na jakichś podpórkach takich. O, coś tu przeżyło. Książka z piórem i tak jakby, no, na tego, na piecyk takie drewno. Dobra, weźmy te obydwie rzeczy. O, jeszcze łóżko. W sumie, nie no, łóżka nie udźwignę przecież, chociaż, no nie wiem. Mamy rok 3800. O Jezu, to ile to lat temu było? No jak oni tu są niby? Kurde, nie dowiem się nic od nich, co nie? Kurde, jak oni po innym języku mówią, to co ja od nich w ogóle chcę? Mamy rok
3863 i podobno za miesiąc mają być naloty bombowe na naszą cywilizację. Ja nie wierzę w takie plotki. Jeżeli jakiś podróżnik widzi tą wiadomość, to życzę mu powodzenia w wyprawie. Jake. Aha, czyli jakiś Jake tu mieszkał. No i teraz wygląda na to, że... No niezbyt chyba żyje, tak mi się wydaje. Chyba, że ktoś z nich to jest Jake, no ale... Przecież tu jest pajęczyna i ten... A w sumie to drewno takie nasiąknięte jest jakby. O kurde, serio, deszcz zaczął padać. No i co ja teraz zrobię? No nie wiem, jedyne co mogę zrobić to iść spać. Dobra, prześpię się i zobaczymy co będzie później. Jezu, ale zmokłem jeszcze w tej zbroi. Przecież tak zimno mi było w nocy, już nie chciało mi się przebierać na te ciuchy. O ile to w ogóle są moje rozmiary. Dobra. Nie no, totalnie, oni nie wiem, w ogóle jak wy tu przeżyliście dzbany? Nie wiem, czasem na tym świecie nie wiadomo co się dzieje. Jakieś chłopy podczas deszczu czy burzy sobie siedzą i im nie przeszkadza, że nie wiem, są na deszczu. Dobra, może się tu rozejrzę, może coś będzie. Kurde, ale na pewno będę chciał iść dzisiaj tam. Nie wiem, co ja tam mogę spotkać, szczerze. Dobra. Nie, no nie ma tu nic kompletnie. Tu jest jedyne, co to spływa z farm, jakby woda, no nie wiem. Tu coś? No nie, no nie ma nic. I to ta kwestia, nic. Tu jest jakiś latający, nie wiem, odłamek czegoś, tu jest zgnita, jakby, no nie wiem, cegła. O, żelazo nawet. Jak, nie wiem, bogata nawet w sumie ta okolica, tylko no... Pff, co tu się stało? Ty, jaskinia tu jest nawet. Ale nie chcę tam, przecież tam nic nie widać, a tam nie idę. Ale dużo węgla naprawdę tu jest, nie wiem jaka to może być okolica w sumie. Sprawdźmy mapę. Aha, w ogóle nie bym musiał się cofnąć tam, gdzie byłem. Dobra, może to zrobię później. W ogóle chciałbym skonstruować, jak będę już wiedział dokładnie, gdzie jestem, będę chciał skonstruować statek i po prostu popłynąć stąd do normalnej cywilizacji, do jakiegoś miasta, tak? A w późniejszym czasie może nawet wrócić do domu. Dobra. Jest tu coś takiego, ale ja na początek nie chcę tam iść, bo z tego co widzę, tu są dziury. Ja bym, po pierwsze, mam mało zapasów jedzenia, więc ja sobie po prostu zabiję krowę. O, no jest dzbanem ta krowa. O, nawet mam skórę, schowam sobie. Może z tego ubrania w sumie, no nie wiem, jakąś czapkę z tego może da radę zrobić. W sumie czemu by nie? Ty, w sumie? Za niedługo może będę mieć skóry na czapkę, to w sumie sobie zrobię taką czapkę, czemu by nie? Dobra, jeszcze ja bym znalazł jedną krowę albo coś w tym stylu, to myślę, że byłoby bardzo, bardzo fajnie. Miałbym chociaż czapkę ciepłą. Ja nie mogę, co tutaj jest? Jakaś taki jakby kanion albo coś w tym stylu? Dobra, no chyba nadszedł ten czas, żeby tutaj wejść. Chociaż no nie wiem, nie byłbym taki pewien co do tego miejsca, szczególnie, że tu jest coś takiego. No ale nic innego mi nie pozostaje, no bo tak. Wszystko chyba tu zwiedziłem, mogę jeszcze się rozglądać, tam coś jest. No ale, kurde, nie chcę mi tam zbytnio iść. Niby to z blisko, ale co tam może być? Nie będzie pewnie to nic ciekawego. Chociaż mogłoby tam być jakaś ciekawa historia. W sumie ja też miałem parę pamiętników, znaczy właściwie jeden pamiętnik tam u siebie. Nie, no dobra, myślę, że ja już po prostu tutaj wejdę. Tylko na pewno muszę iść bardzo, ale to bardzo powoli. Bo to są takie dziury, że jak ja nawet stąd bym spadł, to już idzie złamać nogę lub więcej złamać. Dwie nogi. Więc nie wiem, o kurde, no nie. Dobra. O kurde. Co jest ze mną grane? Co? O czym oni gadają? O Jezu... O kurde... W sumie racja, i tak ich kiedyś dopadniemy i zatępimy. Co? Co? Jak wypuścić? Wywalić mnie ze statku? Jaki statek? Jeżeli podobała ci się końcówka filmu, zostaw łapę w górę, subika z dzwonkiem, bo mnie to bardzo motywuje, będzie wtedy więcej i częściej będą filmy, a bardzo tego chcecie, ta ja jestem Jasnowic. No i co ja mogę powiedzieć, napisz w komentarzu, paruwa, jeżeli oglądasz do końca, a nie przewinąłeś, no i co, siema.